Witam, ja jestem kamerzysta. Dzisiaj ze Stewardem przygotujemy auto, które będzie do wygrania w konkursie dla was. No tak, no, tak wyszło. W każdym razie Markowi nie spodobało się auto Stewarda i postanowili je rozdać, bo Marek sfinansuje mu drugie auto. Jakieś fajniejsze, tak, Steward? Zobaczymy, mam nadzieję. W każdym razie, jeżeli chcecie wygrać to auto, to co musicie zrobić? Zasubskrybować mój kanał, zasubskrybować kanał Stewarda, zasubskrybować kanał Marka. Oraz w komentarzu pod tym filmem scharakteryzować auto w 5 słowach. Tak? No właśnie, no i z jednych z tych filmów będziemy wybierali komentarz, ale do tego z wszystkich filmów będziemy wybierać również 5 dodatkowych nagród po 200 zł, które Marek stwierdził. Czyli jeszcze dodatkowo 5 osób wygrywa po 200 zł. No, 200 zł w prezencie. Oczywiście osoba, która wygra, będzie na vlogu ze Stewardem. No też będziemy podjeżdżali, przekazywali samochodzik. Przekazywali samochód zwycięzcy. Jeżeli nie jesteście pełnoletni, to nic straconego, no to wasi rodzice mogą odebrać wtedy nagrodę. To dla rodziców samochód. I najwyżej odbierzecie po 18. Myślę, że samochód nawet w miarę fajny, kabriolet. No ja też tak myślę. Markowi się nie spodoba. To co, kamerzysta? No trzeba czyścić, nie? Proszę, przygotowałem ci dwie wody i musisz to dwie jakoś... Dwie wody tylko? No zróbmy tak, słuchaj. Ale dlaczego ja tylko mam sprzątać? No a ja mam, ja kupiłem. Ile dołożyłeś do samochodu? No nic, ale Marek. No właśnie. Ale Marek ci kupuje nowe auto. No a ty, ile wkładasz w ten nowe auto? Patrz, masz takie do różnych powierzchni, czyli pewnie nie do samochodu, ale mimo wszystko. Tu jest worek na śmieci. Tu jest papier toaletowy, gdybyś się... No dobra, to pomóż mi, tak? No dobra, okej, to wlewamy tutaj wodę, tak? Do tego wiadra, z tego będziemy najwyżej brać. Ty masz te prosto buteczki. Pokaż, idzie? Nie no, ładnie to auto... Zwariowałeś, to ma wywielacz, człowieku! Jak to jest wywielacz? Do różnych powierzchni, ale nie do samochodów. No to czemu mi to dałeś? No mówię, że to jest do środka. Weź to ściągnij szybko, patrz co się dzieje, już schodzą. Już schodzi kolor, moi drodzy. Tak, mózg ci chyba schodzi. To, może koła, może ja zrobię koła z czymś. Koła można ładnie wyczyścić. Zobaczymy, jaki no, był... No to już ty możesz, tymi pokrymi chusteczkami. Kurde, patrz na stan brudu tego, jak to było. Ale co, chcesz polerować to auto tak bardzo dobrze, żeby co, żeby widzowie się cieszyli, tak? No tak, no żeby dostali, żeby wyglądał... O kurde, jak to się świeci teraz, człowieku. Ty, ale patrz, chodź, no. Patrz, zobacz to. Patrz na to koło, patrz jak się świeci ładnie. Kurde, jak nowe. A patrz, to jeszcze nie wyczyszczone, jak wygląda. Kozak, no to ja lecę... Operator, chodź. Trzeba tutaj wyczyścić. Co jest? Odświeżacz? Ty, co to jest? Co jest? A co to jest, Piu? Nie wiem. Ty gnata trzymasz w tym? No nie wiem, no to kupiłem dopiero używane. I co, i gnat w środku był? Nie wiem, możesz go wziąć. A ktoś kogoś kurwa z tego zabił? No to już twoje palce tam są, nie moje. Zresztą i tak jak będziesz musiał stać przed ludźmi, żeby cię rozpoznali, no to raczej nie będą wiedzieli, kim jesteś, bo masz worek na głowie. No dobra, no ale moje odciski palce stąd tam. No tak, no. No to wiesz, ty... tu masz to prosto. Weź sobie szybko, ściągnij sobie te i będzie mi... Teraz kurwa to... Dobra, weź, żeby też twoje były. Nie moje, kurde, zwariowałeś. Nie chcę moich ucisków, człowieku, daj to. Dobra. Witam. A jest teraz ktoś z tego kogoś zastrzelił? Wątpię. Nie wyglądało nawet prawdziwe, pewnie jakiś podrubacz coś. Gość się pewnie lansował, ten kurde jeździł sobie, podrywał laski czy coś. Ty grata wyciągał? No. A ty co, granata przed laską nigdy nie wyciągnąłeś? Ty jakieś grosze. Jakie grosze? O ty, to mieliśmy jeszcze zniczkę na samochodzie. No patrzcie to, ja nie wierzę, niesamowite. I złoty 50 będzie. Stój operator, chcę coś powiedzieć. Niech Steward sam czyści, mi się nie chce. Zobacz jak pracuje. Ja już od 10 minut nic nie robię. Dobrze się czujesz? Tak, dobrze, super. Co masz za plecami? Te grosze. Aha, tak podejrzanie podchodziłeś tak dziwnie. Tutaj Steward, dla nasza to tak inna jest, widzisz? Tu. To będzie dobrze. To jakiś pająk się przykleił. Co wy kombinujecie, kurde? Bo w środku trzeba już, nie? No nic nie kombinuje, no. To czemu nie sprzątasz? Czemu... Ja cały czas sprzątam. Patrz, no. Siknę, patrz. No, tutaj. No nie wiem, kurde, bo coś kombinujesz. No nic nie kombinuje. No mam wrażenie, że coś może kombinuje. Trzeba byłoby przetrzeć, nie? No. Bo tu już matko, bo masz matkę, to... No mam. Przetrzyj. To jakieś rdzeń stary. Co to jest? No designerskie. Ty, do roboty, kurde, też. No weź się, kurde, bo się opierdzielasz. No jak się opierdzielasz? No chodzisz, kurde, rano normalnie koło jedno i... Nie, no normalnie z tobą cały czas robiłem przecież. Gówno, kurde, widziałem, że tam popijałeś jakieś alkohole czy coś. No przecież cały czas z tobą robiłem, no. Gówno robiłeś. No Steward, no kurwa. No gówno robiłeś. No przecież cały czas... To weź to ręki. No do cholery, no Steward, no. Wiesz, to ja, ale wiesz, jak się tu nawet żyłem. Trzy razy chcę widzieć przynajmniej. Czemu jestem? Co to ma być, jakiś prank?
jakieś śmiecie w środku. Pożyczył wczoraj samochód na 5 minut, już zasypiony. Kurde, kamerzysta, co to ma być? Co to za syf? Co on tutaj miał w ogóle? A co ty tu piłeś? Cappuccino jakieś? A to co za syf tutaj? Jakieś spleśniałe grosze? Dobra, pił syś tutaj w środku, bo tak to do wieczora nie zrobimy. No ja też nie mam czasu za dużo dzisiaj. Już z zewnątrz wygląda ładnie. Kołeczka jak nowe, świecące, błyszczące, super. Tylko w środku musimy jeszcze zrobić. No ja tutaj z zewnątrz porobię, to robię w środku. O kurde, chodź to zobaczyć, jak ślicznie. Patrz jak świeci się ładnie, jak nowiutki. Kurde, chłopie, przecież sprzątałem tutaj już kolejny syf, tu w środku jest. Ale tu, steward, tu. No wiem, robię. No przecież. Ta ręka tak boli, bo... Ja jestem pracowity, no nic to nie przeszkadza. Ale bo mi ta ręka tutaj boli. No. I nie wiem, czy ja bym był w stanie, wiesz? Prawa ręka, no ja to tak, nie chcę, prawa, wiesz, to... Mam te skurcze na ręce cały czas. Co, trzymania no, kamery? Skurcz, no, trzymania kamery. No na pewno. To ciężkie te kamery, ostatnio dałeś mi tak ciężką kamerę, że wiesz, że cały czas... No to fakt, łapie. To prawda. Ej, patrzcie, jak... Patrzcie to. Tragedia. Ja bym takiego samochodu nie kupił. No przecież to kupiłeś. No w sumie racja. Inaczej, w takim stanie bym nie kupił. No ale też kupił. No ja bym kupił, żeby paszek to będzie się świeciło teraz. Patrz to. Jak nówka, normalnie. Kurde, gość mógł przynajmniej umyć, skoro sprzedaje, nie? No mógł przeczyścić chociaż. Zostawił taki syf, że szkoda gadać. Ale wiesz, ile za to dałeś? No też prawda. 6 tysięcy, tak? No tak. No to wiesz. To ręka cię nie boli już? Znaczy to boli, no ale kurczę, to jest patrz, zobacz. Jaką mam ten, musisz włapać. Jaką mam spiętą, czujesz? No jest, tutaj jest spiętą. Co to jest? Kuźwa, co to do cholery jest? Jakiś zardzewiały kurde ten. Wóz. Weź to nie dotykaj rękami, chłopie, będziesz jakiegoś kiwa dostaniesz. No weź kurde. Ej, patrzcie to. Zobaczcie to. A ty sobie brwi wyrywałeś, nie? Ostatnio. To jest przyczepka do włosów taka. No ale to brwi sobie tym wyrywałeś. Nie mogę was z tego samochodu, że mi się robi. Może oddamy go do Mini po prostu. To po co by to robiliśmy? No nie wiem. No to dobra, to oddajmy do Mini. Dobra, no to co, no. Kończymy to. No. W każdym razie macie to do wygrania. Warunki... Nie mogę na to patrzeć, nie wierzę, że tym jeździliśmy. Będą na początku, no już tam ogarnęliśmy trochę, ale oddamy to do Mini na sprzątanie i powinno być lepiej, nie? Dobra, ja się żegnam z wami. Piłard się chyba też z wami pożegna. Cześć, to ja muszę to wziąć do śmietnika. Też wrzuć tu. No pożegnaj się. Dobra, dzięki. Powodzenia. Ale to powodzenia, ale pożegnaj się z ludziami. No powodzenia. Mówię, że z tym, że z wygraniem, że z dostaniem. A, że z powodzenia. Dobra, z wygraniem. Dobra, a no, jakieś... No nie wiem, dzięki, że oglądaliście. No. I do zobaczenia w następnym odcinku. Dokładnie, do zobaczenia no i, w następnym odcinku. Co? No i macie zasady konkursu jeszcze w opisie dla tych, którzy nie skumali o co chodzi. Dobra, no możecie wygrać auto w każdym razie. Do zobaczenia. I a pieniądze. Nie, bo to tak się Marek żegna. Na razie. Jest po 200 zł. Ja myślę, że powinniśmy wymyślić oryginalne pożegnanie. Na przykład z tej strony kamerzysta, nara. Coś takiego. No nie, ja mam na razie. Trochę takie głupie. A dlaczego? A nie ty wiem. Jakie masz? Siemano, elo, cześć? Nie wiem. Dobra, to nieważne. Dobra, na razie wszystkim. Lepiej zgasz, już bez sensu. Już. Już wyłącz. Wyłącz. Operator wyłącz. Wyłącz.